Siemanko, witam bardzo serdecznie. W dzisiejszym materiale chciałbym Wam opowiedzieć o bardzo fajnym narzędziu, które się nazywa Prisma 2. Jest to narzędzie, które umożliwia komunikację z bazami danych z poziomu Node.js i TypeScript. Wielu z Was mogło wcześniej słyszeć o projekcie Prisma 1, który tak naprawdę realizował takie w zasadzie generowanie serwera GraphQL. Więc dosyć mylące jest tutaj to, że Prisma 1 zajmowała się tym, a Prisma 2 zajmuje się kompletnie czym innym, więc jeżeli trafiłaś na ten filmik i coś tam ci świta, że Prisma 1 to był jakiś tam generatorek GraphQL, no to musisz to wyrzucić do kosza i po prostu o tym zapomnieć, bo Prisma 2 jest kompletnie innym narzędziem. W dzisiejszym filmiku opowiem ci pokrótce, czym w ogóle jest Prisma 2 oraz pokażę ci fragmenty kodu oraz w ogóle jak to wszystko działa z punktu widzenia Next.js. Tutaj macie stronkę prisma.io, tutaj wszystko jest bardzo ładnie wytłumaczone, jak możemy sobie zainstalować Prismę. Za chwileczkę to też zrobię w moim kodzie. Ta strona jest naprawdę bardzo fajnie zrobiona, więc zapraszam, możecie sobie zobaczyć i popróbować te wszystkie komendy. Więc na początek zainstalujemy sobie Prismę, Prisma CLI, są to takie narzędzia, które po prostu pozwalają nam na komunikację właśnie z Prismą. Zaraz, musimy tutaj nieco poprawić i instalujemy. No i Prisma się zainstalowała prawidłowo, więc teraz sobie ją zainicjalizujemy, mówiąc brzydko po polsku, a w zasadzie nie po polsku. I zobaczmy, co się tutaj utworzyło w tym naszym projekciku Next. Mamy teraz tutaj plik, a w zasadzie folder Prisma, w którym mamy na przykład Prismę, mamy plik .env, w którym możemy sobie wyspecyfikować dostęp do naszej bazy danych. Tutaj oczywiście możemy wyspecyfikować dostęp do Postgresa. Ja pokażę Wam, jak możemy się połączyć ze SQLite'em. SQLite jest takim narzędziem fajnym do deweloperki, ponieważ możecie sobie postawić Waszą bazę danych bardzo prosto w oparciu o system plikowy, więc nie musicie instalować Postgresa, MySQL'a itd. Jest to, myślę, dosyć fajne rozwiązanie na początek. Natomiast unikałbym używania SQLite w sytuacji, gdy chcecie już Waszą aplikację wypchnąć na świat, wypchnąć na produkcję. Więc tutaj mamy ten plik .env, w którym właśnie ustawiamy sobie konfigurację do bazy danych. Kolejny plik to jest plik schema Prisma, w którym będziemy budować schemat naszej bazy danych. I tutaj Prisma bardzo fajnie się spisuje pod tym względem, że możemy sobie jakby definiować to, jak wygląda nasza baza danych, tylko w tym jednym pliku. Nie musimy wchodzić do jakichś narzędzi administracyjnych naszych bazy danych i sobie tam na przykład sprawdzać, że ok, chcę utworzyć tabelę o nazwie users, ta tabela ma na przykład zawierać kolumnę ID, name, surname, email, password, hash i tak dalej. Nie musicie tego robić z poziomu waszej bazy danych, ale możecie to zrobić z poziomu pliku schema.prisma. Za chwileczkę pokażę, jak to możecie zrobić. Nie jest to naprawdę nic ciężkiego. Jest też jeszcze fajna rzecz, która nazywa się Prisma Introspect i to jest raczej opcja, której będziecie używać w momencie, gdy chcecie podpiąć do Prismy istniejącą już bazę danych. I wtedy możecie to zrobić w ten sposób, że konfigurujecie dostęp do waszej bazy danych, odpalacie Prisma Introspect i Prisma Introspect zasysa schemat istniejącej bazy danych na bazie połączenia. Czyli na przykład macie w MySQL-u już jakąś waszą bazę danych, na przykład jakiegoś projektu, jakiegoś sklepu internetowego, listy to do, cokolwiek tam macie. Przyciskacie komendę Prisma Introspect i ona korzysta z tych połączeń, które są ustawione tutaj w pliku .env i zaciąga schemat waszej bazy danych. I jest to mega fajne rozwiązanie w momencie, gdy chcecie korzystać z Prismy już w istniejącym projekcie, gdzie już macie bazę danych, możecie sobie wygenerować modele w ten sposób, korzystając z opcji Introspect. Więc teraz sobie utworzymy plik naszej bazy, nazwiemy sobie ją po prostu dev.db. No i to jest
To jest po prostu plik, w którym będziemy przechowywać nasze dane z bazy SQLite. No i teraz spróbujemy sobie ustawić naszą prizmę, tak żeby ona się komunikowała z naszą bazą SQLite. Więc tutaj sobie piszemy file dwukropek.devdb, czyli podajemy tutaj taką ścieżkę dostępową do tego naszego pliku. No i teraz w schema Prisma musimy powiedzieć Prismie, że chcemy korzystać tutaj ze SQLite, a nie z Postgresa. Więc mamy teraz to. Mamy teraz ten nasz schemat tutaj ustawiony, więc spróbujemy teraz dodać jakiś nowy model. Więc nazwiemy sobie model na przykład user i zrobimy sobie tak, że chcemy mieć tutaj na przykład ID. Damy sobie, że ten ID ma być typu int i mamy oczywiście, chcemy zrobić tak, żeby to było auto-inkrementowane. Chyba tak. I później ustawimy sobie na przykład name. I to będzie string. Tutaj zrobimy jeszcze na przykład email. Też string i password hash. Nigdy nie przechowujemy haseł w takim formacie plain. Zawsze musi być to hash. No i sobie zapiszemy ten nasz schemat i zobaczymy teraz, czy Prisma w ogóle załapie tego naszego SQLite'a. Wydaje mi się, że nie, bo musimy jeszcze zainstalować bibliotekę do rozmowy z tym SQLite'em, ale odpalimy teraz sobie komendę Prisma migrate save experimental i to ta komenda Prisma migrate save robi coś takiego, że sprawdza wszystkie zmiany, które wprowadziliśmy teraz do pliku schema Prisma. Więc wcześniej nasza schema była pusta, więc dodaliśmy do niej model user i teraz w momencie, gdy użyjemy tej komendy save, to Prisma przygotuje nam migrację, czyli taki jakby przepis do zmiany naszej bazy danych i po prostu przygotuje nam komendy, które zmienią stan w naszej bazie danych, po prostu tworząc tam model user, ponieważ Prisma zakłada, że jeżeli dodaliśmy coś do tego pliku, to znaczy, że chcemy zmienić schemat naszej bazy danych, czyli w tym przypadku dodać tabelę user. Oczywiście możemy tutaj później robić dowolne zmiany. Możemy model user rozszerzyć na przykład o jakiś inny atrybut, o jakąś inną kolumnę i wtedy wygenerować kolejną migrację. No ale teraz zobaczmy, co się stanie, gdy mamy NPX migrate save. Oczywiście migrację musimy nazwać tak, żeby inni deweloperzy wiedzieli mniej więcej, co my w tym naszym przepisie bazodanowym robimy, więc tutaj damy na przykład create users. I teraz widzicie, że utworzył nam się tutaj folder migrations. Jest tutaj timestamp, po prostu czas, w którym teraz wygenerowałem tą migrację. Migracje bardzo ważne, żeby pamiętać, że są one właśnie timestampowane, żeby wiedzieć dokładnie, jak ta nasza baza danych zmieniła się. Czyli na przykład teraz jest piątek, 11:55 i Artur utworzył nową migrację. Gdyby był na przykład jakiś deweloper, który za chwilkę doda model na przykład companies, no to też ważne jest to, żebyśmy wiedzieli dokładnie, jak na osi czasu te migracje były tworzone. No dobra, więc teraz spróbujemy tą migrację wrzucić do góry, czyli zrzucić nam do naszej bazy danych i tutaj spodziewam się, że dostaniemy błąd. O, ciekawe, nie dostaliśmy błędu. A, czyli wygląda na to, że SQLite jest chyba przez Prismę od razu wspierany bez instalacji żadnej dodatkowej biblioteki. Nauczyłem się teraz właśnie nowej rzeczy. Myślałem, że będę musiał instalować taki klient. Więc dobra, wykonało nam się to zapytanie, więc teraz zobaczymy sobie tak naprawdę, czy jesteśmy w stanie tworzyć jakieś nowe
rekordy w tej naszej tutaj bazie danych, która właśnie została utworzona. Tutaj jeszcze bardzo ważna uwaga jest taka, że Prisma wymaga od nas, żeby za każdym razem, gdy zmienimy schemat naszej bazy danych, czyli na przykład dodamy nową tabelę, tak jak to było teraz, albo zmienimy istniejącą, albo usuniemy jakieś atrybuty, to musimy wygenerować nowy klient Prismy. I robimy to z użyciem komendy npx prisma generate. I teraz dzieje się taka rzecz, że Prisma generuje nam jakby taką biblioteczkę, która jest zapisywana w folderze Node Modules, która potrafi nam teraz komunikować się z tą naszą bazą danych według tego schematu, który mamy aktualnie zrobiony. Na początek było to dla mnie dosyć ciężkie do zrozumienia w ogóle, po co coś takiego trzeba zrobić, ale później pokopałem głębiej i się okazuje, że Prisma robi to dlatego, że Prisma stara się optymalizować i przyspieszać zapytania do bazy danych i żeby móc to robić, pod spodem ona korzysta z języka Rust i potrzebne są pewne połączenia z JavaScriptu do Rusta z użyciem WebAssembly. Wiem, że teraz wymieniłem 5 jakichś dziwnych słów, ale generalnie pod spodem działa to tak, że musimy przebudować tego klienta tak, żeby on był w Node Modules i później my dopiero możemy z niego korzystać. Więc pamiętajcie o tym, że za każdym razem, gdy zmieniacie schemat w Prismie, musicie wygenerować na nowo klient, a robimy to po to, bo tak naprawdę każdy z Was będzie używał Prismy w innym środowisku. Jedni będą korzystać z Linuxa, ci odważniejsi, jedni będą korzystać z Windowsa, jeszcze inni z Apple'a i jakichś innych systemów, więc dlatego jest konieczne generowanie tego klienta, bo zawsze na każdym systemie generowanie tego klienta Prismy wygląda troszeczkę inaczej, więc dlatego jest to właśnie wymagane. Więc teraz przetestujemy sobie połączenie z naszą bazą danych. Ja tutaj nie mam czasu, żeby teraz robić UI. Jeżeli Was to interesuje, to w opisie do tego materiału znajdziecie link do ankiety, w której pytam Was o Wasze oczekiwania względem warsztatu Next.js, ponieważ w ciągu najbliższych tygodni chcę zrobić warsztat Next.js, 4 godziny, w ciągu których Ci pokażę, jak zbudować prawdziwą aplikację z użyciem Next.js, Prismy, będziemy robić jakieś panele administracyjne, panele do zamówień i tak dalej, więc jeżeli interesuje Cię taki naprawdę, żeby wsiąknąć w ten kod i żeby był czas, żebym wszystko wytłumaczył i tak dalej, to zapraszam do opisu, tam jest link do ankiety, wypełniasz ankietę, zostawiasz maila, a ja będę Cię informował o dalszych krokach, jak to będzie wyglądać z tym warsztatem. A teraz wracamy, koniec kryptoreklamy i mamy Prismę Client, więc ja zrobię teraz endpoint, który po prostu sobie wywołamy, nie będę go walidował, nie będę tam nic robił, po prostu wywołamy sobie ten endpoint po to, żeby zobaczyć, jak łatwo możemy się łączyć z Prismą. Więc tutaj wchodzimy w Pages API, sobie utworzymy na przykład Create User, oczywiście możemy sobie to nazwać kiedyś w przyszłości Register User i tutaj sobie musimy wyeksportować po prostu defaultowo funkcję, zwracamy status code 200 i tutaj zgodnie z tym, co nam podpowiada dokumentacja, zrobimy sobie po prostu import Prisma Client. Tutaj oczywiście musimy utworzyć instancję tego naszego klienta i teraz będziemy chcieli po prostu utworzyć sobie tutaj nowy rekord. Więc w tym celu oczywiście zrobimy sobie funkcję asynchroniczną, bo ja wolę korzystać z awaita i zrobimy sobie tutaj coś takiego. User równa się await prisma user, czyli nazwa tego naszego modelu. Widzicie, że już tutaj Prisma przez to właśnie, że też między innymi wygenerowaliśmy sobie ten klient, też widzicie, że VS Code nam teraz tutaj ładnie podpowiada składnie, więc możemy sobie teraz zrobić create i tutaj możemy sobie po prostu wpisać, jakie chcemy parametry przekazać. Więc ID jest oczywiście auto-incremental, ustawia się samo, name zrobimy sobie Artur, a jakże, e-mail arturfullstack.pl
i password hash jakiś z głowy sobie, widzicie, podpowiada mi ładnie, tak? Więc zobaczcie, jaka Prisma jest super. Password hash i tutaj bla 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 sobie coś takiego zrobimy. I oczywiście tego usera chcemy zwrócić później w JSON-ie. Zapisujemy to, odpalamy sobie nasz serwer wersji develop i tutaj przeskoczymy sobie do localhost API create user. I widzicie, że zostało nam tutaj zwrócone ID 1. Odpalimy teraz to jeszcze raz, na przykład zrobimy Artur 2. Inny hash, bla bla bla, zapisujemy, odpalimy jeszcze raz ten nasz endpointik i widzicie, że jest ID 2. I teraz zrobimy sobie na przykład endpoint get users i sobie to ładnie tutaj skopiujemy. Oczywiście to, że teraz te Prisma Client kopiuje, to oczywiście to jest tylko i wyłącznie dlatego, że teraz mi się śpieszy, bo szanuję Was czas, ale oczywiście w prawdziwej aplikacji sobie to ładnie uporządkujemy i tutaj możemy na przykład sobie zrobić już nie users, a na przykład nie user, tylko users i na przykład możemy sobie odpalić funkcję find many. Tutaj oczywiście możemy podawać jakieś argumenty, żeby to filtrować i tak dalej, ale na razie tego nie będziemy robić i oczywiście chcemy sobie zwrócić userów. I teraz będzie get users. Proszę bardzo. Widzicie, że baza danych nam ładnie tutaj zbiera te rzeczy. I teraz na przykład stwierdzamy, że chcemy tego naszego usera rozszerzyć, ten schemat, bo na przykład już nie chcemy, żeby ten user nie tylko miał password hash, ale też na przykład, żeby miał created at date time. I sobie na przykład zapisujemy i robimy, pamiętajcie to, co mówiłem, migrację. I robimy sobie migrację, migrate up, migrate save najpierw oczywiście, name of migration, add, created, add to user. Mamy błąd, added the required column, created add without default value, there are two rows in the table, robimy default. Jeszcze raz. I tym razem migracja przeszła nam prawidłowo i spróbujemy odpalić nasz serwerek. Jeszcze raz. No i teraz oczywiście to nie zadziałało, bo sam siebie nie posłuchałem. Otóż za każdym razem, gdy wykonujemy migrację, musimy zrobić Prisma Generate. Przegenerować musimy nasz klient na nowo. I teraz odpalamy sobie jeszcze raz nasz serwerek. Pach. I widzicie, że mamy już created add. Więc teraz na koniec Wam jeszcze pokażę szybko Prisma Studio. No i zobaczcie, że mamy tutaj taką aplikację odpaloną na porcie 555. No i widzicie, że mamy tutaj taki dostęp do różnych tych rekordów, co mamy w bazie danych. I to bardzo fajnie działa. Oczywiście Prisma nam pozwala robić relacje, dużo bardziej skomplikowane rzeczy niż dzisiaj Wam pokazałem, ale możecie zobaczyć, jak fajnie to działa. Robimy sobie get users. Oczywiście serwer muszę postawić. Yardev. I widzicie, że rekord został zaktualizowany. Więc Prisma 2, bardzo fajne narzędzie, bardzo upraszcza komunikację z bazą danych. Jeżeli chcecie robić full stackowe aplikacje w Next.js, to myślę, że bardzo fajne rozwiązanie. Oczywiście możecie to też korzystać z tego w Expressie i w dużo innych różnych narzędziach backendowych. Jak Was interesuje warsztat dotyczący Next.js, w którym pokażę Wam, jak używać tej Prismy, to zapraszam, opis do nagrania.
No i co? Oczywiście wiem, że pewnie niektórzy z Was powiedzą, że a, nie potrzebuję takich rzeczy, bo ja potrafię pisać zapytania SQL do bazy danych i ja się w tym, nie będę się tutaj z tym kłócił. Jeżeli coś dla Was działa, nie chcecie używać takich narzędzi, wolicie używać zwykłych zapytań SQL-owych albo wolicie używać Sequelize'a, Knexa, czy tam jeszcze Bookshelfa, czy jeszcze innych rozwiązań, oczywiście używajcie, dopóki działają one dla Was dobrze. Ja tylko chciałem pokrótce rzucić tutaj, że jest coś takiego jak Prisma 2, że jest to fajny projekt, że można z niego korzystać. Dajcie znać w komentarzach, czy Prisma 2 Wam się podoba, czy w ogóle interesują Was takie tematy. Tymczasem ja nie przedłużam już dzisiaj. Dziękuję bardzo za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.